Po dłuższej przerwie wracamy do zmagań w A-klasie w sezonie 2021-2022. W meczu 17 kolejki Zdrój Jedlina Zdrój podejmował Czarnych Wałbrzych. Oto składy, w jakich wystąpiły obydwie drużyny. Goście Czarni Wałbrzych w strojach zielono-czarnych, gospodarze Zdrój Jedlina Zdrój stroje czerwono-czarne. Sędzią głównym tego starcia był pan Kazimierz Słabowski. Faworyt tego meczu mógł być tylko jeden, lider z Jedliny. W 17 meczach zgromadził 44 punkty, 15 zwycięstw, 2 remisy, 0 porażek. Czarni 9 miejsce w tabeli, 19 oczek na koncie. Ale goście na pewno liczyli tutaj na sprawienie niespodzianki. Mocny początek w wykonaniu gospodarzy. Trzecia minuta, rzut rożny Mateusz Kałwak. Bartosz Rzeszut i jest już 1-0 dla Zdroju. Trzecia minuta meczu, Bartosz Rzeszut, Zdrój Czarni, 1-0. 18 minuta meczu, ponownie Mateusz Kałwak w narożniku boiska. Dośrodkowanie, Konrad Zwolenik i po raz drugi po rzucie rożnym Zdrój Jedlina Zdrój zdobywa bramkę. 18 minuta meczu, Konrad Zwolenik, 2-0. Przewaga gospodarzy w pierwszej połowie nie podlegała dyskusji. Tutaj kolejny już atak Zdroju. 22 minuta meczu. Przedziera się prawą stroną Konrad Zwolenik. Zaganie do Piotra Kmery. I mamy 3-0. 22 minuta meczu. Gospodarze prowadzą różnicą już 3 goli. I już 2 minuty później. Mateusz Kałwak. Zagrywa do Edwarda Chałupki, Edward Chałupka i piłka po odbiciu się od poprzeczki wpada do siatki. 24 minuta meczu, 4-0. 28 minuta meczu, kolejna okazja dla gospodarzy, rzut wolny, Bartosz Rzeszut. Kapitalne uderzenie z rzutu wolnego kapitana Zdroju i gospodarze prowadzą 5-0. Zespół z uzdrowiska, głodny kolejnych bramek. Tutaj kolejny atak. Piotr Kmera na długi słupek do Mateusza Kałwaka. 35 minuta meczu, 6-0. Panowie, to się nie gra. Co wy gracie? Szybko rozegrany rzut wolny. Piłka trafia do Konrada Zwolennika. Jest Mateusz Kałwak. 7-0. 38 minuta meczu. Ale wy, co wy robicie? Halo! I takim też wynikiem kończy się pierwsza połowa meczu. Zdrój Jedlina Zdrój, Czarni Wałbrzych. Prawdziwa kanonada w wykonaniu gospodarzy. I ten mecz po pierwszych 45 minutach był już rozstrzygnięty. A Czarnym pozostała już tylko walka o honor w drugiej połowie. A jaki był przebieg drugiej części tego spotkania, zobaczymy już za chwilę. Oba zespoły już gotowe do gry. I rozpoczynamy drugą połowę meczu Zdrój Jedlina Zdrój, Czarni Wałbrzych. Do przerwy dość wysokie prowadzenie gospodarzy, bo aż 7-0. Kibice zgromadzeni na stadionie w Jedlinie na pewno liczyli na kolejne trafienia. Ale w drugiej połowie przewaga Zdroju nie była już tak duża, chociaż zespół z Jedliny nadal stwarzał sobie sytuację. Dominik Woźniak, piłka nad poprzeczką. A to już kolejna okazja do podwyższenia prowadzenia. Rafał Lipiński i Edward Chałupka nad poprzeczką. Kolejna składna akcja gospodarzy. Piotr Kmera zagrywa do Konrada Zwolennika. I ponownie Dominik Woźniak i znowu nie ma gola. A to już 78 minuta meczu. Rafał Lipiński zagrywa do Konrada Zwolennika. Konrad Zwolennik. I mamy 8. bramkę dla gospodarzy.
to wybiec, kurwa. Edward Chałupka, dośrodkowanie, jest Rafał Lipiński i ofiarna interwencja Bartłomieja Rudnickiego. Rzut wolny dla gospodarzy, Rafał Lipiński i Konrad Zwolenik, tym razem obok bramki. I w końcówce jeszcze jedna okazja dla Zdroju, Edward Chałupka, Piotr Kmera marnuje świetną sytuację. I mecz kończy się wygraną Zdroju Jedlina Zdrój 8-0. Dziękujemy obu zespołom za walkę. Drużynie Zdroju gratulujemy i życzymy powodzenia w kolejnych meczach. A my następne spotkanie rozegramy w niedzielę o godzinie 15 na stadionie przy ulicy Dąbrowskiego z Unią Bogaczowice. Zapraszamy serdecznie, dziękujemy za uwagę, do zobaczenia i do usłyszenia.